Hej, daj, cześć wszystkim. Jakiś czas temu pytałam Was na Instagramie, czy interesuje Was temat przedszkoli w Japonii i dostałam bardzo duży odzew i bardzo dużo pytań o przedszkole w Japonii, także dzisiaj postanowiłam, że Wam coś o tym opowiem. Musimy poczekać, bo strasznie pada deszczyk. Dzieci, pokażcie, co nosicie do przedszkola. Tu się torby wsadza. Tu buciki idą, a tu łabaki. No, chodź. Baw się dobrze. Hej, bye bye. Ohayou gozaimasu. Właśnie wróciłyśmy do domu z Majką po odprowadzeniu dzieci do przedszkola i jest jakoś tak cicho i smutno w domu. Będę za nimi tęsknić. A ja zaraz siadam i będę Wam opowiadać o przedszkolu w Japonii, ale jeszcze się przedstawię. Ja jestem Nati i od 8 lat mieszkam już tutaj na Okinawie. Mój mąż jest Japończykiem, a moje dzieci chodzą do przedszkola tutaj na Okinawie. W Japonii, nie tak jak w Polsce, zaczyna się szkołę 1 kwietnia, nie we wrześniu, ale dzieci miały przerwę wakacyjną, letnią. Ona była przedłużona przez koronę. Natomiast właśnie teraz, dzisiaj wróciły pierwszy raz do szkoły i ja mam wolną chatę, Maja śpi, także będę Wam o tym opowiadać. Moje dzieci chodzą do publicznego przedszkola w Japonii, przynależącego do szkoły podstawowej, tutaj naszej rejonowej. W Japonii rozdzielamy przedszkola na dwa typy. Jeden to jest hoikuen, a drugi to jest yochien. Oczywiście są też takie prywatne i państwowe, to też o tym opowiem zaraz. No ale ważne jest, żeby zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy tymi hoikuen a yochien. Najpierw opowiem Wam o hoikuen. Moje dzieci chodziły do hoikuen wcześniej, natomiast jaka jest różnica pomiędzy prywatnymi a publicznymi placówkami? Prywatne przyjmują dzieci każdego rodzica bez uzasadnienia, trzeba po prostu zapłacić. Natomiast te publiczne trzeba wykazać jakby niemożność zajmowania się dzieckiem. Na przykład, no jak rodzic pracuje, to wystarcza, ma się kontrakt. Ja na przykład mam kontrakt z Hiro, bo ja pracuję u mojego męża tak pół etatu, pomagam mu w pracy i wystarczy ten kontrakt, żeby uzasadnić podanie o żłobek, o ten hoikuen. Hoikuen to nie jest taki do końca żłobek, prawda, bo też jest dla starszych dzieci. Natomiast ja też aplikowałam o hoikuen, jak byłam w ciąży i to był mój główny powód aplikowania o hoikuen. I oni uznają ciążę od początku do 7 miesiąca życia dziecka jako powód wystarczający, żeby drugie dziecko posłać do przedszkola. Jeśli chodzi o płatności przy hoikuen, te prywatne, takie zupełnie prywatne, które nie mają dotacji rządowych, te przedszkola, no trzeba trochę zapłacić tam. To będzie kwestia 300-400 dolarów miesięcznie tutaj na Okinawie. Myśmy mniej więcej tyle płacili za przedszkole. Zosia chodziła przez jakiś czas do takiego Montessori anglojęzycznego przedszkola i to było zupełnie prywatne przedszkole, do którego nie trzeba było się zapisywać od tej strony rządowej, tylko to było bezpośrednio przez przedszkole. No i oni nie mają żadnych dotacji rządowych i pani dyrektorka bardzo często mi o tym mówiła i właśnie bardzo często na to narzekała. Natomiast wszystkie te przedszkole, które były zaakceptowane przez rząd, i to mogą być takie, które są prowadzone przez rząd albo certyfikowane przez rząd, one mają dotacje rządowe i wtedy ta płatność zależy od tego, ile się zarabia. Na przykład jak Hiro miał w pewnym momencie, on skończył pracować w swojej starej firmie, gdzie miał dosyć duże zarobki, to wyliczyli nam no, prawie 350 dolarów, nie tak mniej więcej, czyli 35 tysięcy jenów miesięcznie, co jest dosyć dużo u nas, natomiast jak już ten rok fiskalny minął i on zaczął pracować dla siebie i te wiadomo, ta stawka podatkowa też zmalała, no to nagle nam się zmniejszyło i znienacka zaczęliśmy płacić tylko 10 tysięcy jenów miesięcznie i to jest mniej więcej 100 dolarów, prawda? To jest dosyć duża różnica dla rodziców. Takie rodziny, na przykład jak jest samotna mama albo rodziny o bardzo niskim dochodzie, mają, nie wiem, czy mają jeszcze niższe ceny, ale wydaje mi się, że tak, na pewno są upusty. W hoikuen bardzo często jest kuchnia i tam mają
panie kucharki, które gotują dla całego Hojkuen. Czasami są takie ośrodki, gdzie gotują dla paru Hojkuen, dla paru przedszkoli. No i dostarczają to jedzenie. To jedzenie z góry jest w miarę smaczne i w miarę zdrowe. Wiadomo, tam będzie ryż, ryba, zupa i takie rzeczy. Warzywa, zawsze są warzywa. Natomiast no, snaki są kwestią, no, są dziwne dla mnie, bo dają takie słodkie, na przykład snaki na przekąskę dla dzieci już taki, od takich rocznych, załóżmy. Raz w miesiącu mają też birthday party, obchodzą jakby jedne urodziny dla wszystkich dzieci, które miały urodziny w danym miesiącu. No to też wszystkie dzieci dostają troszeczkę ciasta, nawet te najmłodsze. I tutaj chciałam Wam odpowiedzieć na pytanie, które ktoś zadał. Czy rodzice mają jakiś wpływ na przedszkole? I raczej nie, nie mamy. Po prostu nie ma opcji. No musimy się zgodzić na wszystko, co... Wiadomo, możemy jakoś tam narzekać, ale no po prostu się nic nie zmieni. Tak, niestety taka jest prawda. Ja jak wysłałam Zosię, Zosia miała no, ledwo ponad rok, ja wtedy chciałam wrócić do pracy i wysłałam ją pierwszy raz do przedszkola i dla mnie to był szok, bo właśnie nie podobało mi się wiele rzeczy w przedszkolu. To, że dzieci takie małe nie wysyłali, w tamtym przedszkolu, do którego ona miała chodzić, nie wysyłali ich na dwór. Zosia już chodziła wtedy i nie wiem, dlaczego nie miałaby chodzić na dwór, nie wiem. W każdym razie nie podobało mi się to i ta dieta też mi się bardzo nie podobała, bo dawali zdecydowanie za dużo cukru. No ale wtedy, w tamtym momencie po prostu zrezygnowałam z tego przedszkola i przełożyłam datę zaczynania pracy, bo nie da się z nimi rozmawiać za bardzo. Oni nie są też przyzwyczajeni do tego, żeby rodzice w ogóle narzekali. Jeśli chodzi o nauczycieli, to w tych, na przykład w starym przedszkolu Ani było około 90 dzieci i przypadało tak, to jest od takich dzieci 1 rok do 6 lat i przypadało na nich chyba 6 dzieci na jednego nauczyciela. Tak mniej więcej wychodziło, natomiast to zawsze wychodzi tak, że te starsze klasy no, to mają może nauczyciela na dziesiątkę, a te najmłodsze mają nauczyciela na trójkę dzieci. Przedszkola się bardzo różnią, niektóre mają ogródki, są takie naprawdę wypasione, a niektóre, Zosia chodziła do jednego z najlepszych przedszkoli, które mieliśmy, to było naprawdę takie rodzinne przedszkole i to było po prostu w takim mieszkaniu, starym mieszkaniu, mieli dwa pokoje, kuchnię i tam po prostu robili taki mały daycare. To było tylko dla dzieci 2- i 3-letnich i było tam bardzo sympatycznie. Natomiast jeśli chcieli wyjść na dwór, no to wchodzili do parku albo bawili się na parkingu, gdzie robili im na przykład mizuasobi, czyli bardzo popularną grę tutaj, zabawę z wodą. Panie przedszkolanki są tu super miłe, naprawdę są, no nie krzyczą nigdy na dzieci, są raczej bardzo łagodne. Z mojego doświadczenia, no spotkaliśmy się z paroma takimi, które może nie były aż takie serdeczne, ale faktycznie no większość z nich jest zawsze opanowana. Ja to bardzo u nich podziwiam. Ogólnie to, dzieci nie zmusza się raczej do niczego. Mówi się im tylko, że o patrz, inne dzieci zjadły, to dlaczego ty nie zjesz? Ja tego bardzo nie lubię, że tak wymuszają właśnie taką jakby konformistyczność, ale... No ale z drugiej strony, no coś za coś, faktycznie jestem im wdzięczna za to, że nigdy na nie nie krzyczą i nie każą. W przedszkolu raczej nie ma kar i też raczej w podstawówce też raczej nie każą dzieci. Nie ma jakichś konsekwencji. Ogólnie Hojkuen to jest zabawa. Niektóre Hojkuen mają lekcje angielskiego, czy pływania, czy sportowe, czy rytmika. To zależy od przedszkola. Niektóre nic nie mają, niektóre mają dużo. Natomiast raczej nie uczą dzieci czytać ani pisać w tym wieku. Po to dzieci chodzą po przedszkolu do takiej szkoły po szkole. To się nazywa dziuku i jest to bardzo popularne. No i bardzo dużo dzieci, koleżanki Zosi na przykład tutaj z budynku, ona zawsze po przedszkolu idzie do takiego dziuku i tam się uczy czytać i pisać, ale ogólnie w przedszkolu raczej tego nie uczą. Wyjątkiem było to Montessori przedszkole prywatne, gdzie faktycznie był program nauczania i ja szczerze powiedziawszy byłam w szoku, bo wydawało mi się, że Montessori to będzie więcej zabawy, a oni tam właściwie siedzieli, dzieciaki siedziały i uczyły się A, B, C. Coś się trochę tam nauczyła, ale mi się to bardzo nie podobało, bo jestem zwolenniczką czekania i
uczenia dopiero w szkole, prawda? Że mają się bawić te dzieci i poznawać świat w bardziej taki naturalny sposób. Jeśli chce się pracować w takim hoikuen, to trzeba mieć dyplom szkoły tutaj japońskiej i trzeba zdać egzamin. Ten egzamin oni tutaj w Japonii zdają z każdego powodu. Chcesz być real estate agent, to musisz zdać egzamin. Chcesz pracować jako nauczyciel, to musisz zdać egzamin. Egzaminy nie są jakieś super trudne, ale zależy od tego, ile mają miejsc w przedszkolach. W tej chwili akurat o przedszkolanek brak na Okinawie i nawet przedszkola muszą zostać zamknięte, bo bardzo trudno znaleźć przedszkolanki. Jeśli chcielibyście przyjechać do Japonii i uczyć w przedszkolu, to jest to możliwe, natomiast nie będzie to jakby wychowawca klasy albo taki pełnoprawny nauczyciel, tylko asystent nauczyciela, to się nazywa. Można uczyć angielskiego w przedszkolu, albo można po prostu być takim asystentem, czy na przykład pomocą, jeśli jest dużo dzieci nie mówiących po japońsku, prawda? Natomiast jeśli chce się być takim naprawdę prawdziwym nauczycielem, to trzeba mówić po japońsku i trzeba zdać egzaminy te japońskie. Najbardziej oblegane są właśnie te hoikuen, bo hoikuen to są takie żłobki przedszkola dla pracujących rodzin i tu na Okinawie niestety jest ich bardzo dużo, gdzie oboje rodziców muszą iść do pracy ze względów finansowych. Dlatego jak się idzie do City Hall i składa się ten wniosek, to można wybrać 3 przedszkola, które Ci się spodobały. Natomiast nikt Ci nie gwarantuje tego, że się akurat tam dostaniesz. Jak jest zwolnione miejsce, to oni do Ciebie dzwonią. Wiadomo, jest lista czekających, prawda? I pamiętam, że kiedyś ja już się zbliżałam do urodzin chyba Ani albo Majki, już nie pamiętam. W każdym razie nie miałam miejsca na przedszkole dla Zosi. I byłam tak bardzo zdenerwowana, no bo wiadomo, chciałam bardzo, żeby już poszła, żeby się trochę przyzwyczaiła, jeszcze później się urodzi siostra, a nie miałam tego miejsca i dzwoniliśmy. Było bardzo trudno się dostać, było 200 osób oczekujących na przedszkole i jest to trudne, żeby się dostać do przedszkola marzeń, bardziej akceptujesz, co Ci dadzą i bardzo często się zdarza tak, że trzeba dojeżdżać. Ja miałam przedszkole 3 minuty pieszo od mojego domu, natomiast dostałam takie przedszkole, które było no 20 minut samochodem w korku. Teraz mamy luz bluz, bo obie dziewczynki idą do tego samego Yochien. Yochien to jest taki preschool, takie przedszkole, taka zerówka trochę, ale chodzą tam dzieci 3, 4, 5-letnie. Niektóre przedszkola 3-letnie przyjmują, tak jak to nasze, dlatego Ania mogła już iść teraz z Zosią. Yochien jest super. Jedyny problem jest taki, że zwykle program kończy się około 2 i trzeba aplikować o przedłużenie programu Azukari. My aplikowaliśmy, dlatego że Ania jeszcze śpi i musi się przespać tam. Maja też drzemie, więc byłoby mi bardzo trudno je obie odebrać o tej samej porze i żeby Ania mogła jeszcze się wtedy przespać o normalnej godzinie, nie żeby za późno, prawda? Dlatego myśmy aplikowali o to przedłużenie i teraz odbieram je około 3:34. Natomiast można chyba je odebrać nawet później. I tak jak mówiłam, niektóre dzieci, tak jak ta nasza koleżanka z bloku, zaraz właściwie też te dziuku, te takie szkoły po szkole odbierają dzieci same, także rodzice w ogóle nie muszą dowozić dzieci do tego dziuku, tylko właśnie dziuku odbiera pan czy pani, już nie wiem, z przedszkola i zawozi od razu do tej szkoły po szkole, z której dopiero odbierają ją rodzice. Także to mogłoby trwać nawet do 7, prawda? Także to jest wszystko stworzone właśnie z myślą o rodzicach. Natomiast prawda jest taka, że chyba większość dzieci w Yochien to są dzieci, gdzie mama nie pracuje. Prawda jest taka, że jeśli mama nie pracuje na przykład, albo tata nie pracuje, wiadomo, jest stay at home mom, stay at home dad, to nie dostaliby tego hoikuen, więc muszą poczekać, aż dziecko dorośnie do Yochien. Yochien ma miejsce, powinno mieć miejsce dla większości dzieci. Natomiast nie jest to do końca tak, czasami nie ma miejsca w Yochien, ale ja się jeszcze z tym raczej nie spotkałam, bo Yochien nie są aż tak bardzo oblegane.
i za Yotien nie płacimy. Jest to zupełnie za darmo, bo jest to zupełnie rządowe i przyszkolne. Są prywatne Yotien, za które trzeba płacić. Moje dzieci chodzą do publicznego, bo ja stwierdziłam, że i tak mi nie zależy na tej akademickości, na nauce dzieci, także bardzo mi odpowiada. I tak naprawdę jestem bardzo zadowolona, bo Yotien to jest głównie zabawa. Zabawa i nauka przez zabawę. Nie uczą tam, tak jak mówiłam, nie uczą dzieci czytać i pisać aż do pójścia do szkoły podstawowej, także Zosia i Ania nie uczą się czytać ani pisać, nie mają żadnych lekcji dodatkowych angielskiego, muzyki, rytmiki itd. Natomiast dużo czasu spędzają na zewnątrz, jak tylko jest pogoda, pokażę Wam zaraz nasze przedszkole, ale niestety padało i była taka pogoda trochę sztormowa, bo tajfun przechodził niedaleko, dlatego dzieci nie wyszły na dwór i było tak troszeczkę brzydko, no ale nie mam innego wyjścia, jak Wam to pokazać. W każdym razie normalnie jak przechodzimy, szczególnie w lecie, to my przychodzimy około 8:30 i pani już pokazuje, że a Zosia, szybko zmieniaj buty i idziemy na dwór, zostaw swoją torbę. Także dzieci od razu wychodzą na dwór i tam mają zwierzątka i dbają o te zwierzątka, bawią się, właściwie robią co chcą, mogą się brudzić, bo zaraz później wracają i przed obiadem zmieniają, przed czy po, ja już nie jestem pewna, ale w każdym razie przed tą drzemką, przed drugą częścią dnia zmieniają ubranie. Musimy zawsze dla nich przygotować ubranie. Pytałam pani, czy mają jakieś takie siedzące lekcje. Pani powiedziała, że raczej nie. Dzieci nie są zmuszane do niczego w Yotien i ogólnie mogą robić, co chcą. Niektóre czytają książeczki, niektóre robią origami. Jak coś chcą zrobić z panią, to idą do pani, proszą. Pani też na przykład ustawia im stoły, że tutaj robią nendo, czyli plastelinę, tutaj, nie wiem, origami, prawda? I dzieci mogą sobie wybrać, co chcą. Zosia zwykle robi właśnie takie arts and crafts. Ona uwielbia robić z kartonów jakieś auta, kostiumy, origami i tak dalej. Uwielbia robić rzeczy ze swoimi palcami, także powiem Wam, że zawsze przychodzi do domu z jakimiś niesamowitymi, nie wiem, stworzeniami, pieska z kartonu zrobiła czy coś i to mi się bardzo podoba, zawsze czuję, że faktycznie tam spełnia się i ja bym tego nie mogła zagwarantować w domu, bo Ania natomiast zwykle bawi się lalkami z koleżankami i bawią się właśnie w mamę albo w przedszkole. Ona też bardzo lubi nendo, czyli to plastelinę, lepić plasteliną. Dzieci w przedszkolu nie mają mundurka, zresztą u nas w Okinawie tak naprawdę podstawówki też raczej mundurka nie mają, tylko te prywatne mogą iść jak chcą, natomiast wszystkie dzieci muszą mieć takie same czapeczki i te same buciki. Buciki właściwie nie muszą być takie same, ale to musi być ten sam typ. One się nazywają ułabaki i ułabaki to są takie po prostu przedszkolne buty, które każde dziecko ma. Każde dziecko w przedszkolu musi mieć ten sam strój do WF-u i można po prostu iść do supermarketu i poprosić o strój do WF-u z wybranej szkoły. Oni mają całe zestawy. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, to jest catering i on jest taki sam do przedszkola i właśnie tego Yotien i do szkoły podstawowej, przy której to Yotien leży. I pokażę Wam, to jest taka karteczka, którą dostałam. Właśnie na ten miesiąc. A to nie to. Tu mają zawsze jakieś informacje na temat jedzenia. Tu mają świnkę. ale ała, to jest plan na dzisiaj. No i to dosyć ładnie obrazuje, jak wygląda to menu codziennie. To jest na obiad. Natomiast zawsze mają jeszcze snaki. Snaki nie są koniecznie zdrowe. Niektóre są po prostu takie najtańsze snaki, czy czekoladowe ciasteczka nawet dostają czasami. No ale wiecie, to już są takie starsze dzieci. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest takie mniejsze zło, szczerze powiedziawszy. Za to wszystko trzeba zapłacić, natomiast można złożyć podanie i rząd zwraca, jeśli się ma mniejszy dochód, albo się jest właśnie taką samotną mamą na przykład, to rząd zwraca za to. Jeśli chodzi o menu, to na przykład tutaj mamy leba nira, czyli to jest wątróbka z nirą. Nira to jest taka zielona cebulka.
taki stir fry, mleko, zawsze mleko dostają, chociaż czasami Ania zawsze mówi, że chce więcej. Ja prosiłam panią, żeby nie dawała więcej mleka. Ryż, gyoza, mała jedna gyoza i zupa. I to jest ich obiadek, więc jest w miarę zdrowo. Oni tak gotują, niektóre rzeczy są takie... Patrzcie, tutaj na przykład chlebek, taki, to będzie taki słodki chlebek z jakąś tam kremem w środku. Takie coś na obiad, no to czasami robią takie głupoty, ale wiecie co, tak naprawdę to są bardzo zdrowe rzeczy i jest często ryba, jest zupa i warzywa po prostu, więc nie można za bardzo narzekać na to. Dzieci też to ładnie zjadają i niestety pani czasem mówi, o, że musisz skończyć wszystko zjeść. Ja tego bardzo nie lubię, zawsze mówię, żeby słuchały swojego własnego brzucha, no ale niestety z takimi rzeczami trudno tu walczyć w Japonii. Mimo, że ja zawsze jak tylko widzę panią, to mówię o tym, żeby nie zmuszała moich dzieci do jedzenia albo robienia czegokolwiek. Dzieci w JCN powinny być odpieluchowane. Raczej to już są takie trzylatki, to raczej nie noszą pieluch, ale wydaje mi się, że jeśli by nosiły, to nie byłoby raczej dużego problemu. Pani po prostu by zmieniła, no wiadomo. Natomiast w Hoikuen nie trzeba być odpieluchowanym. Normalnie panie zmieniają pieluszki. Oczywiście panie i panowie przedszkolanki będą zachęcali rodziców do odpieluchowania. I tu mi się przypomniało, ktoś zadał pytanie, czy są tylko panie przedszkolanki, czy panowie też uczą w przedszkolach. I tak, zdecydowanie jest dosyć dużo tutaj panów przedszkolanków. W klasie akurat Zosi i Ani są tylko same panie, natomiast w tej środkowej klasie jest pan. Pan wychowawca, a Zosia miała pana wychowawcę w poprzednim przedszkolu, a ja sama mam bardzo dobrego znajomego, który jest nawet kierownikiem, on sam założył przedszkole, ale on po prostu jest z wykształcenia nauczycielem przedszkolnym, także dużo panów tutaj uczy w przedszkolu. Jeśli chodzi o taki codzienny plan, dzieci mniej więcej do 8:30, ja tak trochę naginam, bo zwykle jesteśmy spóźnieni, ja się za bardzo tym wszystkim nie stresuję, natomiast chyba od 7 już można zostawiać dzieci w przedszkolu, nie jestem tego 100% pewna, bo ja tak jak mówię, na ostatnią chwilę, do 8:30 proszę, żeby przyprowadzić dzieci, no bo wiadomo, żeby zaczęły to kółko, oni tam mają takie spotkanie, później dzieci muszą zostawić swoje tornistry i bardzo często od razu, nawet nie ma nic, żadnej ceremonii, tylko od razu wychodzą na dwór. Ta najmłodsza klasa zwykle ma jakiś taki czas, żeby się pobawić, żeby trochę się uspokoić, prawda, przed wyjściem. Wszystko jest dostosowane do dzieci i później robią co chcą. Niektóre dzieci bawią się hula hop, Zosia się super nauczyła hula hop robić, ja nigdy nie umiałam, więc trochę jej zazdroszczę. Uczą się jak chodzić na szczudłach, to też jest bardzo fajne. Mają takie rowerki jednokołowe i się uczą na tym jeździć. Robią ogrodnictwo, pani czasami prosi dzieci, pomóżcie. Mają też swoje obowiązki, na przykład muszą nakarmić zwierzątka. Wydaje mi się, że to jest podobnie w większości przedszkoli na świecie. Natomiast fajne jest to, że dzieci nie są zmuszane do niczego. Robią to, bo inne dzieci to robią. I faktycznie zauważyłam, że panie są bardzo takie spokojne pod tym względem. Jeśli Zosia na przykład nie chce nic robić, to nie robi. Pytanie, czy dzieci faktycznie sprzątają w szkołach i w przedszkolach? I tak, mają czas na sprzątanie i wtedy chodzą z szufelkami i zamiatają wszystko. To nie jest jakieś takie bardzo... To jest bardziej taka nauka. One tak naprawdę nie posprzątają w przedszkolu takie trzylatki, ale no tam zawsze coś tam pomogą i pani uczy je, jak sprzątać. Jak utrzymywać porządek. Same muszą wszystko odłożyć do swojego miejsca. Każde dziecko ma taki cubicle, takie małe miejsce, gdzie się odkłada wszystkie rzeczy, czapeczkę, swoją butelkę z wodą i tak dalej. Muszą też, na przykład jak siedzą na krzesełku, to muszą to krzesełko same odnieść na miejsce. Że przedszkole bardzo uczy takiej odpowiedzialności i takiej samodzielności. To jest bardzo fajne w przedszkolu.
No i też fajne jest to, że dzieci, faktycznie jak ja je odbieram, moje dzieciaki, to bardzo często tak widzę te różne dzieci z różnych klas, tu biegają, tu właśnie ten hula hop i tak się czuję, jakby to jest takie miejsce dzieci, taki kraj dzieci, że tak powiem. Nie widać nawet pani na horyzoncie. Klasy są 26-osobowe, te najstarsze, bo zwykle im starsze, tym więcej dzieci chodzi do tego JTN. W klasie Ani natomiast, w tej najmłodszej, jest około 16 dzieci i zawsze są dwie panie przedszkolanki. Zawsze jest więcej przedszkolanek, tylko w klasie akurat jest zawsze dwójka, a ta reszta jest tak jakby pomocowa. Mam nadzieję, że na wszystkie pytania udało mi się odpowiedzieć. Jeśli byłoby coś więcej, o co chcielibyście zapytać, to pytajcie śmiało w komentarzach. Zachęcam Was także do polubienia i zasubskrybowania do mojego kanału. Widzimy się w następnym filmiku. Bye, bye!